cześć Dorota, miło Ci tutaj było spotkać na Polish Design Week. Mam do Ciebie parę pytań. Jak przebiegła prezentacja Polish Design w Mediolanie i jak Twoim zdaniem jak wypadają polskie marki na tle tych innych? Polskie marki pokazują się tutaj od 3 lat w ramach Temporary Museum Design na zbiorowych wystawach. Wystawa pierwszej marki, która pokazała się indywidualnie, to była Wasza wystawa, już nie pamiętam, czy 5 lat temu, czy więcej. Niemniej jednak polskie marki budzą ciekawość, ponieważ jest to design nieznany. My nie mieliśmy możliwości pokazywania się z naszym designem, tak jak projektanci nie mieli możliwości realizowania się we współpracy z firmami. Teraz polskie firmy, najlepszym przykładem jest właśnie Planika, otwierają się na współpracę z projektantami również zagranicznymi. To chyba też w tym przypadku byliście pierwszą marką. Dbają o swój produkt, chcą pokazywać produkty w ramach wydarzeń międzynarodowych, a myślę, że właśnie te wystawy zbiorowe to jest duży sukces, że my zaczynamy się tak pokazywać w tych najważniejszych wydarzeń. Razem jest łatwiej i razem jest też łatwiej być rozpoznawalnym, prawda? Jest ciekawiej. Dlaczego zdecydowałaś się zaprezentować produkty Planiki na stoisku Polish Design? Tak jak mówiłam wcześniej, Planika jest pierwszą firmą polską, która zaprezentowała się w ramach Temporary Museum for New Design. Zaczęliście tworzyć pierwszą kolekcję współpracując z bardzo dobrymi projektantami i te produkty są naprawdę piękne, wyjątkowe. Dzięki. I myślę, że to jesteście w samej czołówce wśród polskich firm, które dbają o swój design. Firm, które nie są podproducentem dla kogoś, tak jak większość, zdecydowana większość polskich producentów mebli, ale zaczęliście tworzyć markę, tworząc swój własny, wyjątkowy design. Także tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, nie ma aż tak dużo takich marek. Miło mi to słyszeć. Czym różni się tegoroczna wystawa od poprzednich wystaw? Bo wiem, że w zeszłym roku też byłaś z polskim designem tutaj i co nowego w tej i pokazujesz i prezentujesz? To ja myślę, że to jest bardzo ważna wystawa, bo ja tak naprawdę własnym sumptem wiele lat temu zorganizowałam wystawę polskiego projektowania we własnym studiu, zapraszając do współpracy polskich projektantów. Projektanci zaprosili swoje firmy, które jeszcze niekoniecznie rozumiały, mimo tego, że to był 2005 rok, że warto brać udział i pokazywać się za granicą i warto brać udział właśnie w tych wystawach medialnych. Tegoroczna wystawa, zeszłoroczna była organizowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, więc dotyczyła tylko regionu Wielkopolska. W tym roku jest to wystawa, która dotyczy całej Polski na bazie analizy przeprowadzonej przez moje studio dotyczącej sytuacji designu w całym kraju. Wytypowaliśmy najlepsze firmy po prostu i to jest wystawa zrealizowana z Instytutem Adama Mickiewicza, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Mediolanie, więc cieszę się bardzo, że te wszystkie instytucje i ministerstwa chcą się też angażować w tego typu projekty i myślę, że to będzie dobry początek do tego, żeby rozwijać tego typu projekty, też w ramach innych wydarzeń na świecie. Tak, zgadza się. Jak Twoim zdaniem sprawdza się ogień w połączeniu razem z designem? Sprawdza się rewelacyjnie, ponieważ ognia potrzebujemy wszyscy, odkąd człowiek odkrył ogień. On przyciąga, skupia ludzi wokół siebie i stwarza niesamowitą, ciepłą atmosferę, gdziekolwiek on jest, prawda? Więc te Wasze produkty domowe są niesamowite, ponieważ rzeczywiście skupiają wokół siebie. Mieliśmy wiele takich przypadków tutaj podczas wystawy, prawda? Że ludzie siadają chętnie wokół właśnie ognia. I czy te produkty outdoorowe również spełniają niesamowicie swoją rolę, wprowadzają bardzo magiczny charakter, poza tym, że ocieplają też. Tak, okej. Dzięki.